Dzisiaj pogadamy o tym, jak nasza obsesja na punkcie self-care napędza konsumpcję i jak sprytnie dbanie o siebie zostało zrównane z kupowaniem kolejnych produktów, które sprawią, że poczujemy się lepiej. No i oczywiście o tym, czy aby na pewno tego wszystkiego potrzebujemy. Zapraszam do oglądania. Termin self zaczął pojawiać się i zdobywać na popularności w internecie już kilkanaście lat temu. Początkowo dotyczył przede wszystkim zadbania o swoje samopoczucie, odpuszczenie, zrelaksowanie się i zwolnienie tempa. I dla wielu osób była to nowość. W świecie pełnym stresu, nieustannej gonitwy, wyścigu szczurów, zachęcania do ciężkiej pracy ku sukcesowi. Prośba o poświęcenie czasu dla siebie była czymś nietypowym. Trend ten przez ostatnie lata cały czas ewoluował, zmieniał, poszerzał swoją definicję i mam wrażenie, że zwłaszcza w czasie pandemii to mocno przyspieszyło. Ludzie siedzieli zamknięci w domach, zaniepokojeni całą sytuacją, szukali różnych sposobów na to, jak mogą sobie pomóc, jak mogą po prostu poprawić sobie samopoczucie. I co ciekawe, w 2020 roku termin selfker był rekordowo często wyszukiwany, co świadczy o tym, że to zainteresowanie faktycznie wzrosło. Termin samoopieka sugeruje dążenie do zdrowia fizycznego i psychicznego, co jest oczywiście czymś dobrym, takim pozytywnym przedsięwzięciem w społeczeństwie pędzącym za sukcesem, pieniędzmi, równocześnie stającym w obliczu wypalenia zawodowego. Niestety, w ciągu ostatnich lat, zamiast stawiać coraz większy nacisk na takie faktyczne zadbanie o siebie, stał się on niestety ale synonimem konsumpcji. Kupowania produktów do pielęgnacji, różnych gadżetów, masażerów, świec, kryształów, olejków i setek innych rzeczy wyprodukowanych i sprzedawanych pod przykrywką troski o siebie. Wystarczy wpisać w wyszukiwalce Google, YouTube'a czy TikToka termin self -care i od razu rzuci nam się w oczy, jak wiele różnych produktów, o których tak naprawdę nie mieliśmy do tej pory pojęcia, się nam wyświetli. Co niestety pokazuje, że dzisiaj tak naprawdę wszystko można zmienić w hiperkonsumpcyjne przedsięwzięcie. Oczywiście nie da się ukryć, że żyjemy w kapitalistycznym świecie, w którym nie trzeba długo czekać na odpowiedź rynku względem rosnącego trendu. Zapotrzebowanie na self-care jest wyraźną reakcją na stale rosnący stres, z którym mierzy się na co dzień wiele osób. Konsumenci szukają rozwiązań, a firmy szybko wykorzystują tę potrzebę i proponują im masę często nie tanich możliwości. Możliwości, które dają im nadzieję na szybką poprawę samopoczucia, zdrowia fizycznego, psychicznego. Ale tutaj warto sobie zadać pytanie, czy aby na pewno to jest aż tak proste? Prawda jest. Taka, że taki pogląd na dbanie o siebie nie tylko szkodzi naszym problemom. Szukając szybkiego rozwiązania w postaci produktu, tak naprawdę nie rozwiązujemy sedna problemu, tego co kryje się pod powierzchnią. Coraz więcej osób tak naprawdę w każdym wieku skarży się na rosnący poziom stresu, wypalenia zawodowego i lęku o przyszłość. Rośnie też liczba hospitalizacji z powodu kryzysów psychicznych. No i niestety, ale jest to takie błędne koło, dlatego że kierowanie się w stronę kapitalizmu w stronę konsumpcjonizmu w celu naprawienia problemów, problemów, które notabene wynikają z życia właśnie w społeczeństwie kapitalistycznym. Jeszcze bardziej będzie to pogłębiać i popychać do poszukiwania kolejnych i kolejnych rozwiązań. Tak dlatego, że jest nam cały czas mało. Cały czas chcemy czegoś innego, czegoś nowego, czegoś co w końcu Faktycznie nam pomoże, bo zamiast skupiać się na setnie problemu, mówi nam się, żebyśmy po prostu kupili kolejny produkt, który w cudowny sposób najpewniej rozwiąże nasze problemy, żebyśmy sprawili sobie trochę przyjemności zakupami, żebyśmy podpompowali do dopaminkę i przynajmniej na jakiś czas będzie z głowy. A prawda jest taka, że no niestety, ale... Żadna kąpiel z bąbelkami, żadna maseczka na twarz, cudowny krem na zmarszczki, czy nawet zielony, zdrowy soczek nie naprawi kultury, która stale obniża wartość naszego dobrego samopoczucia i mówi nam, że jedynym sposobem na osiągnięcie sukcesu i szczęścia jest konsumpcja, no i oczywiście ciągła praca. I właśnie tutaj jest pies pogrzebany, bo tak naprawdę nie chodzi o nasze samopoczucie, o nasze zdrowie, o nasze potrzeby, o to, by faktycznie zadbać o umysł i ciało. Tylko jak zawsze. Chodzi o pieniądze i zarabianie na naszej czasami wręcz desperackiej potrzebie znalezienia takiego spokoju i balansu życiowego. Bo umówmy się, mało kto jest w stanie być cały czas na najwyższych obrotach i po prostu nie czuć się przez to źle nie czuć wypalenia zawodowego nie czuć zmęczenia, stresu po prostu nie cierpieć na tym fizycznie i też oczywiście psychicznie. Każdy z nas potrzebuje chociaż raz na jakiś czas takiego konkretnego wypoczynku, ale problem tkwi w tym, że wiele osób niestety tego czasu nie ma. I problem naszego społeczeństwa, powiedzmy zachodniego społeczeństwa, jest taki, że my już aż tak bardzo przysiągnęliśmy tą narracją, że jakby konsumpcja jest odpowiedzią na wszystko, że tak naprawdę mało kto to zauważa i chce cokolwiek zmienić. Bo nawet jeśli z racjonalnego punktu widzenia rozumiemy, że Zakupy nie rozwiążą naszych problemów, to i tak większość z nas woli to ignorować, dlatego że my chcemy dzisiaj szybkich rozwiązań. A co jest najszybszym rozwiązaniem, żeby sprawić sobie taką krótkotrwałą nawet przyjemność? No zakupy, tak. Następuje wzrost dopaminy, cieszymy się. Co z tego, że kolejnego dnia totalnie już o tym zapominamy, wracamy do tego poziomu naszego samopoczucia, który był dzień wcześniej przed zakupem, i tak naprawdę pasowałoby znowu coś kupić, i wiele osób. Niestety to robi. Ludziom przede wszystkim zależy na szybkich rozwiązaniach, które, na które nie muszą poświęcać czasu, którego przeciętny człowiek ma mało, które nie wymagają zaangażowania, nie wymagają jakiegoś takiego poświęcenia siebie, być może rezygnacji z pewnych rzeczy, włożenia wysiłku. Po prostu. Chcą to mieć już. A ignorowane jest to, że te zakupy to tak naprawdę jest tylko taka chwilowa przyjemność, która generalnie nie będzie miała jakiegoś większego wpływu na taki nasz ogólny dobrostan. Poza tym, jak to się mówi, czas to pieniądz. A to właśnie pieniądz jest tym, co dzisiaj liczy się najbardziej. Dlatego zamiast tracić czas na jakiś tam odpoczynek, ludzie wolą po prostu zarabiać pieniądze. I oczywiście. Jest to zrozumiałe, tak? Bo my potrzebujemy do tego, żeby przeżyć, żeby to nasze życie było w miarę komfortowe, dobre pieniędzy. Ale wydaje mi się, że trochę poszło to w złą stronę, bo wiele osób chodzi do pracy niekoniecznie po to, żeby mieć dobre życie, ale właśnie po to, żeby kupować masę niepotrzebnych rzeczy, tym właśnie produktów, do tego, żeby poprawić sobie humor, poprawić sobie nastrój, poprawić sobie samopoczucie, właśnie żeby zadbać o siebie. Zamiast po prostu iść na spacer za darmo. I takie podejście jest tak naprawdę idealnym podejściem dla wszelkich koncernów, producentów, marketerów, którzy tak naprawdę nie chcą, żebyśmy zmieniali swoje przyzwyczajenia, bo im właśnie o to chodzi. Oni mają produkty, a my mamy pieniądze, które chcą oni. Więc następuje po prostu wymianka. I bardzo przykre jest to, że my daliśmy sobie coś takiego wmówić, że wypoczynek, relaks, zadbanie o siebie, o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, to jest coś zbędnego. Że możemy sobie to zastąpić kupowaniem kolejnych produktów, tak, gromadzeniem dóbr materialnych. Podczas gdy, moim zdaniem, właśnie ten czas powinien być dla nas tym najważniejszym zasobem, którego niestety nie szanujemy. I dla mnie sukcesem jest to, że ja mam czas na odpoczynek. Mam czas o to, żeby zadbać o siebie, kiedy tego potrzebuję, nawet kosztem tego, że nie będę jeździć jakimś super drogim samochodem, kupować e, markowych ubrań i wielu często zupełnie niepotrzebnych rzeczy, które tak naprawdę tylko powierzchownie wpłyną na moje samopoczucie i dadzą mi właśnie taką iluzję życiowego sukcesu. Tak? który jest równoznaczny właśnie z tym, że posiadamy dobra materialne. A patrząc na to obiektywnie, no to te wszystkie właśnie rzeczy, które my kupujemy, którymi próbujemy sobie coś zrekompensować, to są takie metaforycznie mówiąc plasterki na głębokie rany, które tak naprawdę... Nic nie zmienią. Takie szybkie, doraźne środki, które no, jakoś tam chwilowo wpłyną na nasze samopoczucie, na nasze, nie wiem, postrzeganie swojego życia, siebie. I oczywiście to też nie chodzi o to, że yy, jakby nie możemy kupować sobie drogich rzeczy, że nie możemy kupować sobie w ogóle, bo to od razu oznacza, że sobie coś rekompensujemy. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Zawsze pamiętajcie, że ja tutaj mówię o przesadzaniu, tak? Dzisiaj wiele osób przesadza. Zamiast właśnie skupić się faktycznie na sobie i na swoim zdrowiu, wolą iść do sklepu na zakupy, bo są przekonani o tym, że to te zakupy poprawią im nastrój. A naprawdę nie tędy droga. Jakby tutaj nie chodzi o samo wydawanie pieniędzy, bo jeżeli ktoś tych pieniędzy ma dużo i chce sobie je wydawać, nie ma problemu. Ale to powinno po prostu być wydawanie pieniędzy, kropka. Nie powinniśmy tego łączyć, a na pewno nie w tak dużym stopniu, jak to wiele osób robi, właśnie z samopoczuciem, z, ze swoją samooceną, ze swoim zdrowiem, i tak dalej. No i teraz ktoś być może zadaje sobie pytanie: no dobra, ale skąd to się bierze? Dlaczego jakby postępujemy w taki a nie inny sposób. No i niestety nie da się ukryć, że bardzo duży wpływ mają na to media społecznościowe, tak? Osoby, które obserwujemy. Influencerzy, celebryci, nawet po prostu zwykłe osoby, które nie są jakoś specjalnie znane, ale które właśnie śledzimy w internecie, które dzielą się swoim życiem. Bez względu na to, jaki to jest temat, czy to jest jakiś tam właśnie profil tematyczny czy lifestyle'owy, generalnie dzisiaj większość osób dzieli się swoim życiem, dzieli się też produktami, których na co dzień używa. Generalnie influencerzy, celebryci są idealnym pomostem pomiędzy producentami, marketerami a konsumentami. Są znani, lubiani, tak? E, cieszą się jakimś zaufaniem. Jeżeli e, czyjaś Ulubiona influencerka coś poleca i mówi, słuchajcie, przetestowałam, jest super w ogóle, spróbujcie. No to ludzie to robią, po prostu próbują. Przeglądając media społecznościowe, w których tak naprawdę co krok napotykamy jakąś reklamę, jakąś polecajkę. Na produkty, które na pewno poprawią nasze samopoczucie, no to chcąc nie chcąc, nakręcamy się jeszcze bardziej. I od tego jest bardzo trudno uciec, dlatego że nawet jeśli zwracamy uwagę na to, kogo obserwujemy, nawet jeżeli tych osób jest mało, to dzisiaj i tak tak naprawdę większość dzieli się produktami, których używa. Nawet nie chodzi o to, że to jest coś złego, tak? Bo pomijając takie profile, które są, powiedzmy, takim e, typowym banerem reklamowym, to każdy z nas. Czegoś używa. Każdy z nas ma jakieś tam swoje ulubione produkty, i jakby taką normą stało się to, że jeżeli osoba działająca w sieci takie produkty ma, to, to bardzo często po prostu się tym dzieli. Tak? Tutaj nie musi wchodzić w grę jakaś tam intencja zarobkowa, tylko po prostu taka polecajka. I nawet nie chodzi o to, że ktoś to pokazuje, tylko o skalę. Oto, że to tak naprawdę dzieje się wszędzie. Nieważne, czy to jest e, profil tematyczny, lifestyleowy, dzisiaj każdy nam coś pokazuje, każdy nam coś poleca. Media społecznościowe, jak wiemy, mają ogromny wpływ na nasze decyzje konsumenckie, i powodów, dla których my kupujemy, jest wiele. Odsyłam do filmu już dosyć starego, który nagrałam na ten temat, link znajdziecie w opisie, ale jednym z nich jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, którą my bardzo często utożsamiamy z rzeczami. Zrobiło się trochę ciemno, musiałam zapalić światło, więc może będę trochę żółta, nie wiem. W momencie, kiedy jesteśmy przytłoczeni, nadmiarem obowiązków, zestresowani, zmęczeni, mamy po prostu złe samopoczucie, to. Nasze poczucie bezpieczeństwa jest w jakiś sposób zachwiane. Mamy wrażenie po prostu, że nie panujemy nad własnym życiem i jak najszybciej chcemy to zmienić. I kupowanie daje nam poniekąd właśnie takie poczucie kontroli, że my możemy coś zrobić, tak? Mamy tą sprawczość. Nawet jeśli dotyczy ono wyboru, nie wiem, zapachu kuli do kąpieli czy rolera do twarzy, no to grunt, że jakieś działanie możemy podjąć. I tutaj nie jest ważne, że to działanie będzie tylko takie powierzchowne, że ono niczego za bardzo nie zmieni, e, że ten produkt, który kupiliśmy, zaraz rzucimy w kąt, po prostu nam się znudzi, bo to nie jest to, czego my potrzebujemy. Chodzi o to, żebyśmy wykonali jakiś ruch, a że to jest najszybszy i najłatwiejszy ruch, i tak naprawdę to też się nam wmawia, że to wystarczy i generalnie wszystko będzie super, no to my w to idziemy. I teraz tak, czy to oznacza, że takich produktów w ogóle nie ma sensu kupować, że e, nie ma sensu sprawiać sobie takiej nawet chwilowej, krótkotrwałej przyjemności? No, oczywiście, że nie. Jak najbardziej, jeżeli ktoś ma ochotę kupić sobie, nie wiem, ładnie pachnącą świeczkę, e, zrobić sobie super kąpiel z bąbelkami to jak najbardziej jest to ok, tak? bo chodzi o to, żeby działać na różnych płaszczyznach. Więc takie krótkie momenty, chwile są oczywiście też ważne. One też wpływają na nasze samopoczucie, ale to, co jest ważne, to rozdział między dbaniem o siebie, a kupowaniem kolejnych produktów. Chodzi o to, żeby nie poddawać się tej narracji, która wmawia nam, że zadbanie o siebie jest równoznaczne z wydawaniem pieniędzy. Jest równoznaczne z kupowaniem kolejnych produktów, bo to oznaczałoby, że nie istnieją żadne darmowe, dobre, darmowe sposoby na właśnie poprawę swojego samopoczucia. Co jest oczywiście nieprawdą. Jeżeli chcemy sobie właśnie sprawić taką przyjemność na chwilę, no to jak najbardziej możemy sobie iść w tą stronę. Natomiast jeżeli e, czujemy, że jest już naprawdę słabo, to warto spróbować czegoś innego. Warto zadbać o dobry sen. Warto. Po prostu pospacerować gdzieś w naturze, poprzebywać w naturze, która ma rewelacyjny wpływ na nasze samopoczucie i na nasze zdrowie. Warto się trochę poruszać, tak? Aktywność fizyczna jest też jak najbardziej wskazana w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani. No i jest oczywiście wiele innych różnych rzeczy, różnych aktywności, które możemy robić które nie wymagają wydawania pieniędzy i gromadzenia kolejnych i kolejnych rzeczy. Chodzi o to, żeby kiedy przychodzimy na przykład z pracy, jesteśmy zestresowani, zmęczeni, e, potrzebujemy czegoś, co właśnie poprawi nasze samopoczucie, to żeby tą pierwszą myślą nie było hej, kupię sobie coś, tylko raczej żeby było może pójdę na spacer, może się zdrzemnę, może zaparzę sobie herbatę i po prostu odpocznę w fotelu. Może poczytam książkę? Jeśli mamy ochotę na kupowanie produktów, które w jakiś sposób zadbają o nasze ciało, to nie ma problemu, ale absolutnie nie powinniśmy łączyć idei self-care z hiperkonsumpcją jako najlepszym sposobem na właśnie poprawę samopoczucia. Robiąc to, robimy przede wszystkim przysługę producentom koncernom, które tylko czekają na nasze pieniądze, którym nie zależy na tym, żeby nasz stan poprawił się długofalowo, tak na dłużej. Oni dobrze wiedzą, że te produkty, które próbują nam wciskać, tego nie zmienią. Wręcz mają świadomość, że to jest właśnie tylko takie krótkotrwałe działanie, ale narracja zrobi swoje. Tak? Jeżeli będziesz długo powtarzać kłamstwo, to wtedy wszyscy w to uwierzą. No i niestety tak się dzieje. Wierzymy w to, że tak naprawdę wystarczy tylko stryknięcie palcem i wszystko będzie super. No a to nie jest takie proste. Fajnie, gdyby było, tak? No bo jakby byłoby dużo łatwiej, no nie? No ale niestety. Tak na koniec. Życzę nam wszystkim, żebyśmy się po prostu nie dawali na to nabrać. Żebyśmy nie działali powierzchownie, tylko starali się faktycznie znaleźć sedno problemu. I spróbować to poprawić, tak? Żebyśmy potrafili rozdzielić, kiedy potrzebujemy właśnie takiego szybkiego, przyjemnego momentu, na przykład z maseczką na twarzy, a kiedy potrzebujemy faktycznie się zatrzymać i zrobić coś więcej dla siebie. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że temat was zainteresował. I wydał się dosyć ciekawy, bo e, faktycznie jeszcze o tym. W taki sposób nie myślałam, tak stricte właśnie na temat e, tej tematyki self-care i tak e, dalej. I uznałam, że chcę się tym z Wami podzielić. Także jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!